kochani, witam was serdecznie z Ewą i dziewczynami, z Anią i z Magdą i z moją dużą walizką, którą właśnie musimy iść oddać do przechowalni. Patrzcie, z czym ja wracam. Także ja to idę oddać i lecimy na doki. Mamy na doki, no. Tak, to idę załatwić. Zwiedzać, idziemy zwiedzać. Tak, idę oddać i zaraz przychodzę. Tak. Dobra! O, także wchodząc tutaj, od razu jest przechowalnia. Także zobaczymy, jaki to jest cennik. No ja muszę zostawić na... skorzystać z tej opcji 24 godziny. Ale to też jest spoko. Saturday, Sunday closed. A, nie, lost property. Dobra. Także ktoś by potrzebował, to wam później powiem, czy wszystko było w porządku. Proszę bardzo, wieża radiowa, bardzo wysoka. A tam się da do góry wjechać? Tak, nie wiem. Nie było. Da się? Ania, da się tam do góry wjechać? Wieża Eiffla w Liverpoolu. Ej, ale sobie musimy zrobić selfie pod tym. Takie, Ewa, jak ty robisz małe. Takie od społu, od spodu. Ale ja na przykład jestem taka, że ja kocham punkty widokowe. Ja to zawsze gdzieś jestem, to wiesz, bo to ile zobaczysz całej panoramy, no, tak naprawdę, nie? Chcesz patrzeć na Liverpool. A ja zrobię sobie we dwie, a potem we cztery. Dobrze. Dzień. A to jest jakiś taki prestiżowy dom handlowy? To jest taki, no Flanders to jest jak Farfetch. Jak Selfridges. A. Okej. Dziewczyny, pamiętacie, za czas posyłki, idziemy się popsikać? Tak, do Rossmana. Możemy iść się popsikać. W Rossmanie to nie było takich prestiżowych testerów. Ja to zawsze lubiłam do tego, do Sefory wejść i tak wypsikać. Ja nie miałam Sefory w Tarnowie. Ja nie, to ja w Katowicach już mieszkałam, to przed randką szłam do Sefory, się wypsikałam i zawsze mi chłopak mówi, ale ładnie pachniesz, a ja za każdym razem coś innego. O, jaka piękna choinka. Ej, bez kitu. Nie? W ogóle bardzo ciekawa tu jest ta architektura, no, bo tu jest i trochę taka, ale nie masz Warszawa trochę taka, nie? Takie. No Liverpool jest fajny, inny niż Manchester, bo Manchester jest taki bardziej ceglany, tak, czerwony, a Liverpool jest właśnie bardziej taki szary. Ja tu jest. Warszawski. O, ale ładna choinka. Ty widziałaś kiedyś u mnie w okresie świątecznym, była ta plastikowa choinka? No. Z vlogów kojarzę. No, chcesz sobie nagle wejść po tą opaskę do Primara? No nie masz nic cekinowego, odstajesz. Tak, musimy cię jakoś przyodziać. Ale z drugiej strony czas. To wy ale mamy... pójdźcie, ja z Magdą wejdę. Ale chodźcie, ile to będzie? Tego kolejka. Wejdziemy na opaski. Okej. O, jak grają pięknie, kocham takie rzeczy, będę zaraz płakać. Czekaj. Jeszcze fire truck przyjedzie. O, patrz, o, będą grać. O. One, two, three. O. Na każdym rogu jest jakaś muzyka i gdzieś śpiewają kolędnicy, Elvis. Ania, będziemy przychodziły koło tego, koło tych Beatlesów teraz? Chyba nie zdążymy. To nie ta strona. Nie ta strona, oni są z drugiej jakby strony. Aha. A te doki to już tu chyba gdzieś niedaleko, tam tak? Przed nami nawet stoi. O, ten, Stena Line. Tak. Ale Ewa, pojechałabyś na cruz? Ja bym pojechała. Ja nie, bo mam strasznie dużo chorób tam jest. Bo przez to, że to jest zamknięte wszystko, że jest dużo ludzi chorych, dużo zarazków, dużo chorób generycznych, basenach w ogóle. Dużo chorób. I dużo dziadków. Ale to mój vibe, kocham. Taki, ale wiesz, o co mi chodzi? Że widziałam raz takiego TikToka, że ludzie właśnie na 3 miesiące gdzieś pojechali i to i jesteś codziennie w innym porcie. Tak. No wszystko, wszystko masz na miejscu tak naprawdę, na nie? Emeryturze. Wieczna wycieczka. No dobrze. Wypływają czasami takie duże wycieczkowce, z reguły są zadokowane tam troszeczkę dalej. Mhm. Ale można zobaczyć. Czasami. Jasne. Liverpool! Ale mega mi się podoba. Powrócimy tu kiedyś w lato. O, dobrze. Przyjedziesz, oddać walizkę. Ale ładnie. I to sobie można przechodzić właśnie. I są restauracje przy tej wodzie, można sobie przechodzić. Co jest? Bardzo ładnie. W ogóle jakie kolory. To jest muzeum niewolnictwa tutaj? Czy to jest to muzeum? A tam jest dużo, jest tu muzeum w ogóle. Mm-hmm. Muzeum Beatlesów, które jest za darmo jakieś tam dni. Królowa Elżbieta. Ania, wszystkie jesteście Elki. Tak.
Dobra, to idziemy tą stronę, tam wracamy? Ja wpiszę w Google Navigation. Dobrze. Nie odpuszczą, mówię, karuzela, dziewczyny, chodź na karuzelę. Ewa, jesteś zachwycona, myślę, że Mati, nie wiesz, że byłaś w ciągu 24 godzin dwa razy na karuzeli. Who are you? Ale jestem podekscytowana. Ej, ale włączą, ja prawda? Ja nie umiem mówić nie. Przejdziesz po mnie do biurka? Jadę! Ale pięknie, patrzcie. O, cute. Dobra, karuzela. Trochę taki Gdańsk vibe bym powiedziała, przez jak przy Motławie. Myślę, że ci się podoba. Mi się nasz podoba, jeśli tylko nie pada. Ciężko. Jak tam ekipa? Siedzicie na koniu? Tak! Yeah! Tylko dla nas, ale jesteśmy wytki. Private party! Merry Christmas! Co, Magda, nie jechałaś na koniu? Ale powolutku dzisiaj! Proszę pana! Faster! A ci mamy bilet na morze? O, jak pięknie! Ale był spadł. Jedziemy! O, to witamy jeszcze raz! No już jest prawdziwa Elżbieta teraz. Tak, koniu. Musisz, Ania, poprawić sobie trochę chustę, chyba jak Ela. Ela szkoci na koniu. O, pięknie. Ale super! Magda, trzymasz się? Trzymam się. Merry Christmas! Moja karuzelka. Ale super. Tak trzeba żyć. Hashtag życie po 30. Super cute. Trochę Londyn, trochę Manchester. I koszula świeci w budce. Ono! Strasznie wieje. A to są muzykę nawet pod to podłączę. Ale to ładnie. Ja kocham, jak jest tyle struktury. Różnej. Tak. Jak się wjeżdżało, to nieładnie. Dopiero tutaj jest ładnie. No, rzadko obrzeża są ładne. O, jaka czysta woda. Jak byłam w Gdańsku z tym mieszkaniem, miałam z tym super widokiem. Ten TikTok poszedł mi w viral i ludzie pisali, czym ty się cieszysz? Widok na brudną wodę, to byłoby to samo. Ale jest woda przynajmniej. Ale pięknie, ale mi się Manchester podoba. Liverpool, tak. Manchester też, ale Liverpool bardziej, bo jak coś jest przy wodzie, to jakoś zawsze mnie bardziej kręci. Kolejka do Beatlesów, ale aparat naszczowany. Ewa, zrobisz mi zdjęcie. Dlatego nie wolasz się sugerować ludźmi, jak wchodzą ubrani. Bo tu na przykład. Co, ja chciałam już wrzucam. Ale zapachniało! Koleżę w szortach i tylko rękawku. No tak. Nie, bo ja wszystko, może trochę siebie pokażę o tym vlogu. Ja zawsze się śmiałam, że tutaj nie można popatrzeć na przez okno, jak ludzie wchodzą ubrani, bo to nie jest żadna sugestia. W Polsce patrzyłam przez okno. O, dobra, wszystko na krótko. Wyszłam na krótko, bo mi ciepło. A tutaj? Tu wystarczy, że jest słońce i oni już. No tak, ale ba, takimi frytkami, takimi przyprawionymi. Godna jesteś już ten? Strasznie, Magda. Ja dzisiaj nic nie jadłam. Ja też nie. A u Magdy kiedyś byłam, pamiętacie? Nagrywałam pana vloga. Na igłach. Igła, akupunktura. Tak, i na masażu. I na masażu, było super. Podlinkuję wam Magdę w opisie, jak potrzebujecie się odpiężyć na święta, albo po. I gift card też robisz na usługi? Robię. No. Robię. Także Ewa też do ciebie już też chodzi. Tak. Wszyscy do ciebie chodzą. Wszyscy do ciebie chodzą. Także jakbym miała bliżej, to też na akupunkturę chodziła, bo fajnie, podobało mi się. Tak? No, także... Musisz kiedyś spróbować teraz bukalny masaż. Ale nie, wstawianie palców do buzi jakoś mnie nie przekonuje. To nie jest sąd. Nie, on najwyższy. Wszystkich skazańców z naszego miasta tutaj rozprawiają. A, good to know. Trochę takie Piccadilly u góry, jak patrzysz na tego aniołka. No, Magda, powiedz jeszcze raz. Co? Wstawianie palców do buzi. Nie, może to dziwnie wygląda, ale jest to bardzo dobry zabieg. Anti-aging i ogólnie relaksacyjny. Masz problem ze zgrzytaniem zębami? Nie. Aha, no to. Ale fajne. Jest to bardzo dobre też dla osób, które właśnie mają problemy z bruksizmem, migrenami, wszystkie takie napięcia w okolicy. A, no ma to sens. Karku szyi. Ma to sens. To pomaga rozluźnić. A tam jest jakiś... town hall, coś takiego? Nie wiem, co jest. Ale jakie piękne budynki tutaj są. Wow. Te już poleciały. Szybki zoom. Ale ładnie, no. Ewa, jak się nazywa to miejsce, gdzie jesteśmy? Tonight Josephine. Okej. Okay. I mają też w Londynie, w Liverpoolu. Jak wejdziecie w Google, to jest kilka lokalizacji. Dobra. O. Ale z
miasta. To jest jak ten, jak w Wesołym Miasteczku. Miam, miam. Głodne i spragnione. A ty chciał iść? Trochę liczył, że nie przyjedziesz. Nawet nie zdążyłam się pożegnać z dziewczynami, bo po prostu miały pociąg za 2 minuty i na niego wbiegły. Ja odebrałam swoją torbę i tak patrzę, pociąg do Peterborough odwołany. Mówię, fantastycznie. Następny za godzinę, także jest 14.30, mam pociąg o 15.51. Mam nadzieję, że pojedzie. Jak nie pojedzie, to pójdę spać do hotelu i zjem coś dobrego i wrócę rano. Miałam inne plany, no ale nie wiem. Słuchajcie, zawsze są jakieś opcje, nie macie co stresować. Albo po prostu pojadę do Ewy. Więc w sumie będę później w domu. Mam już dzisiaj pracę online do zrobienia, ale wiecie co? Jak ja się ubawiłam, jak było zajebiście, jak było świetnie. Wam podziękuję to... Czekajcie, nie, mam Beauty Field włączone. Nie chcę low. Ja chcę off. O, off, off. Było świetnie. Dziewczyny już Magdę wcześniej znałam, a nie znałam, gdzieś tam są jakieś pisałyśmy, kiedyś robiłam też analizy online, dawno, dawno temu. I było super, miałam tak świetny vibe, jest godzina 14.30, jeśli człowiek byłaby, nie wiem, 22, bo tyle się działo. Mega, po prostu co za dzień, było fantastycznie. Ale no to później pociągu mi tak trochę, no, wiecie co? Nie, mnie to nawet nie zdenerwowało, bo co zrobię, nic nie zrobię. Jest mi ciepło, mam swoją torbę, mam skyr. Mam jakieś słodycze, więc raczej głodna nie będę. Najadłam się. Portstar Martini, żeśmy się opiły. Dorota, pozdrawiam, bo ty mi się zawsze kojarzysz z tym drinkiem. Ale było super, tylko no jestem taka trochę na zasadzie pociąg godzinę później. Trudno. Posiedzę, poskroluję TikToczka, ale bo tak, Boże, było tak fajnie. I tak naprawdę mam 24 godziny, 25 godzin, no słowem tutaj gdzieś u Ewy, ale miałyśmy tak fajny czas. Ostatnim razem się widziałyśmy, jak byłyśmy w tym, w Paryżu. Czuję, że zaraz mi jakaś czkawka dopadnie. Ale nie, no było super i po prostu o to chodzi, żeby spędzać czas właśnie z takimi, taki wartościowy, fajny czas z ludźmi. I posiedziałyśmy, pogadałyśmy, coś dziewczynce jadłyśmy. I więc dziewczynami się widziałyśmy. Trochę tego Liverpoolu też zobaczyłam. Ja nigdy nie byłam wcześniej tutaj właśnie w tym mieście. I bardziej niż Manchester mi się podoba. Całkiem inny vibe, nie ma co porównywać, ale są tak blisko siebie miasta, że jeśli jesteście w jednym, to też koniecznie odwiedźcie drugie miasto, w sensie. Ale mega, no super. I mam wykreślanki, bo ja jestem taki old school. Że kiedy Maciej się ze mnie śmiał, Ania, wiesz, że są komputery i internet? Gdzie mam te wykreślanki? Z boku ludzie stoją, mam nadzieję, że mi się tutaj nikt w kadr nie wtrąca. Patrzcie, co ja mam. Wykreślanki, rewia. Zaraz sobie parę wykreślę. To są takie moje wykreślanki, które zawsze biorę gdzieś na podróż. Nieraz w pociągu ludzie tak na mnie patrzą i mnie... Co to ona robi? Wszyscy wiecie, na słuchawkach, na iPadach i w ogóle na tabletach, a ja wykreślanki. Ja mam starą duszę.
ale było super. Było super, mam nadzieję, że jeszcze mi się uda tutaj właśnie przyjechać w okresie takim bardziej... Czekajcie, bo żeby się uda przyjechać w okresie, będzie cieplej, ale moja rozkmina jest taka. Dlaczego tutaj nikt nie stoi na ten pociąg, który ma być... który jest odwołany? Tam jak siedziałyśmy na dole, właśnie w tym pubie, to nie było w ogóle internetu. Niby można było się zalogować do internetu takiego od nich, ale wcale nie. Więc pewnie to powiadomienie o odwołaniu pociągu już było wcześniej, bo gdybym ci właśnie pisałam do Ani, że mam pociąg odwołany, one to wsiadaj do pociągu i jedź do nas i że mnie odbiorą. A wy nie, dziewczyny, już róbcie swoje, co macie zaplanowane. Ja tutaj... Jest mi ciepło, jestem pod dachem, więc jakby to nie jest żaden problem, ale tam właśnie nie było internetu. I może była wcześniej wiadomość, że ten pociąg jest odwołany, ale ja po prostu tego nie mogło to do mnie dojść, bo miałam właśnie, mówię, nie miałam internetu, także co, posiedzę godzinę dłużej. W tym czasie to bym prawie do Cornwalli dojechało od siebie z Peterborough. 6 godzin. No tutaj w 5, godzina siedzenia i 4 godziny w pociągu, ale bezpośredni pociąg. Ja nie chcę wracać żadnym z przesiadką, bo nie chcę fatygować Andrzeja, żeby on gdzieś musiał jechać i mnie odbierać, tak jak Ewa mnie odbierała. Także było super i to będzie taka pamiątka, to gdzie vlog na pewno gdzie nie będzie włączony. Ale mogłaś zostać do jutra, stwierdziłyśmy. No mogłam, ale kto to wiedział? Kto to wiedział? Zaraz się odpiszę. Także... Było super, mega się cieszę, wracam do domu na spokojnie, do siebie. Co ja mam w domu zrobione? Co mam do jedzenia? Zawsze myślę o jedzeniu, co będę jadła jak wrócę. Ale mówię, mam pracę, jeszcze wrócę do domu, także muszę to ogarnąć, bo nie chcę tam, wiecie, niczego przeciągać. Także widzimy się do niego w kolejnym vlogu, do zobaczenia, buziaki, trzymajcie się ciepło. A i moja rada. Jeśli jeździcie pociągami w Anglii, to nie bukujcie sobie nigdy ostatniego pociągu powrotnego do domu. Zawsze te 2 kursy wcześniej, w razie czego, żeby można było wrócić do domu. A nie było problemu, że trzeba iść, wiecie, do hotelu i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo ładny dworzec, pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo.